Nie dasz spokojnie mi dojść do domu, chociaż że chcę cię spławić na 100 sposobów. Nie chcesz odstąpić na krok od mostu, męczysz mnie strasznie i mordo, skończ już. Widzisz, że poniżej pleców mam twoje historie i twoją osobę naprawdę. I tak pierdolisz bez sensu i myślisz sobie, że idąc we dwoje jest raźnie i towarzystwo umiem dobrze znosić, pod warunkiem, żebym o nie prosił. Idę teraz myślą, proszę odbij, włącząc klimat jak Korzeniowski. I się chyba muszę trochę spocić, by mu uciec, pomóż Boże drogi. Remontuję moją głowę dosyć, myślę nad tym, co mogę zrobić, by mi dał spokój i przestał opowiadać rzeczy, o których ja nie chcę słyszeć. O swoim doku, o szalonych sąsiadach i jakie kurwa tam wiedzie życie. By mi nie zadawał pytań, co u mnie, jak idzie, jak praca i cała reszta. Chcę mieć na jaki pogadać temat, będzie wiele, nie sensacja wielka. Nie doczekanie, muszę tego uniknąć, więc robię zakręt i go biorę na szybkość. Chyba coś mi nie wyszło, zapomniałem, że się ciężko takich gości pozbyć, bo nie mają swego życia lub mało interesujące. Muszą się dopytać, zaraz doładowuję się. No i wtedy przejebane i szanse, że w ogóle się odczepi, są małe. Już znacznie poirytowany, daję do myślenia mu, żeby się odjebał. On nawet tego nie zajarzył i pyta, czy bym mógł z nim pogadać o problemach, bo jeśli się piekle, to pewnie mam problem. Jak powiesz coś więcej, to przejdzie sprawdzone i pomógł już szczerze nie jednej osobie. A jak trzeba będzie, to wejdę na głowę. Ej, co to jest za typ? On idzie za mną, nawet nie chce przestać iść. A że się go pozbędę, już nadzieja umarła. Jeśli by mnie wesprzeć, zaczynają klaskać. Dzięki wielkie, świetny dobry, ale ściągnijcie ze mnie ten zły dotyk. Tylko czasem bez skojarzeń, to ten kurwa natręt łapie mnie za ramię. Zrzucam tę rękę i przyspieszam kroku, ze stoickim spokojem kurwa tłumaczę: sorry, lecz muszę uciekać do domu. Słuchaj, idę w tę samą stronę, może cię odprowadzę. Ja pierdolę.